jesteśmy w szkole podstawowej, niepublicznej, Eureka. W związku z wizytą architektów w szkole, którzy mają fantastyczne pomysły. I chciałabym parę słów o tym usłyszeć. Proszę nam się przedstawić. Przygotowujemy się do konsultacji społecznych z mieszkańcami Zalesia oraz z ich użytkownikami Zalesia. I chcieliśmy zacząć od dzieci, bo tak naprawdę dzieci będą użytkownikami tego, co powstanie w trakcie planu, w trakcie planowania. Chcielibyśmy, żeby puściły wodze fantazji, żeby powiedziały, czego im potrzeba, czego im brakuje tutaj w tym miejscu. Planując, robiąc plan miejscowy, musimy brać pod uwagę przede wszystkim głosy mieszkańców, bo robimy to dla nich, tak? Również chcemy też porozmawiać z rodzicami na temat ich wyobrażeń, ich problemów. Znaczy, chcecie tutaj w szkole zrobić z dziećmi warsztaty, jakiś cykl warsztatów? Warsztaty plastyczne, tytułem jest Podróż wehikułem czasu, Zalesie Górne za 30 lat. W takiej perspektywie. Długa perspektywa. Żeby dzieci wyobraziły sobie, jak będą dorosłe, tak? Jak to Zalesie będzie wyglądało, czy będą tu mieszkać nadal. Jeżeli tak, to jakby chcieli, żeby to Zalesie wyglądało. Tak samo, jeżeli by na przykład, nie wiem, odwiedzali tylko rodziców, tak? No to też w jaki sposób miałoby to Zalesie wyglądać. Co z tego ma szansę być zrealizowane? To znaczy, nasze generalnie nasze warsztaty dotyczą przestrzeni publicznych, czyli tych miejsc, gdzie mamy realnie szansę wprowadzania pewnych ustaleń, tak? Nie dyskutujemy o działkach prywatnych, bo jak gdyby tutaj nasze ustalenia są bardzo ogólne. Nie macie wpływu. Nie mamy, znaczy bezpośrednio jakby mieszkańcy nie mają wpływu na to, co będzie się działo na terenie sąsiada, tak? Na przykład. A jeżeli chodzi o przestrzenie publiczne, oczywiście pewne są uwarunkowania, tak? Ale chcemy posłuchać właśnie, czy mieszkańcy chcą zachować ten charakter leśny Zalesia, tak? Czy potrzebują jednak jakichś bardziej nowoczesnych rozwiązań, tak? Czy lepszej komunikacji? Jakie są generalnie potrzeby, tak? Rozumiem, a czego się spodziewacie po pomysłach dzieci? Czy to będą odjechane pomysły? Czy... No, tego się nie obawiamy w przypadku dzieci i to jest bardzo dobre, bo ja osobiście również przeprowadzałam kiedyś ankiety akurat wśród mieszkańców i również była grupa wiekowa taka około 10 lat, tak? No i tutaj na przykład wyszły te potrzeby, które ma młodzież, tak? Czyli nie wiem, na przykład, że basenu nie ma w okolicy, tak? Że takie rzeczy, które są akurat dla nich ważne. Proszę jeszcze powiedzieć, bo pani jest obarczona takim bagażem, czy to jest właśnie potrzebne na warsztat? Tak, to znaczy będziemy robić taką jedną wielką pracę, na której dzieci będą mogły swobodnie się wypowiedzieć na temat, co by chciały. Rysunkowo przede wszystkim, ale również w razie czego mogą coś napisać, tak? Również rodziców zapraszamy do tego, żeby z nami wspólnie działali. No i będzie to taka duża praca, tak? Czyli no... Czyli to jakby dzisiaj pierwsze zajęcia. Dzisiaj są pierwsze, tak, to jest taki pierwszy dzisiejszy dzień, właśnie rozpoczynamy dopiero ten projekt. Rozumiem. A na zakończenie, jest pani architektem w urzędzie gminy, tak? To znaczy ja współpracuję z urzędem gminy, generalnie współpracujemy w ramach tego projektu właśnie, tak. Później będzie jeszcze mój kolega, który jest pracownikiem urzędu. Będzie mógł bezpośrednio porozmawiać właśnie z mieszkańcami na temat konkretnych rozwiązań, tego czego nie oczekuje. Do kogo mają się zwracać mieszkańcy? Bo... Znaczy mogą ze mną rozmawiać, bo ja też jestem zorientowana jakby w temacie planu, tego co będzie się działo, ale też również z moim kolegą Zbigniewem Kajzerem. To jeszcze poproszę o pani nazwisko. Urszula Pielach-Gemzała. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani dyrektor, pani prezes, kiedy będzie apel? W naszej szkole nie ma apelu na rozpoczęcie roku szkolnego. Na zakończenie też nie ma. Na zakończenie trochę jest, bardziej niż na rozpoczęcie. Na zakończenie roku mamy występy artystyczne, a na rozpoczęcie roku mamy pokaz baniek mydlanych i śniadanie dla rodziców, dla nauczycieli i dla dzieci. I to już rozpoczęcie roku szkolnego? Czy to już jest rozpoczęcie roku szkolnego? No, tłumy przyszły, to chyba tak, nie ma wyjścia, zaczynamy. No ale co znaczy zaczynamy? Jakieś lekcje, jakieś plany,
bańki mydlane, zaczynamy w śniadanie, żeby wszyscy mieli siłę u nas i uczyć się i bawić i rodzice, żeby mogli mieć siłę oddać dzieci do szkoły. I poza tym porozmawiać ze sobą po wakacjach. To jest taki moment, kiedy wszyscy się spotykają, dawno się nie widzieli i dzieci i rodzice. Gdybyśmy zagnali wszystkich do ławek, to i tak by gadali ze sobą nieustająco, więc daliśmy im tę możliwość w takim plenerowym otoczeniu. Uważam, że to świetny pomysł. Ile klas dziewczyn jest w szkole? 6 oddziałów mamy w tej chwili. 6. Ale to jest do klasy 6? Czy... Nawet do klasy 8 już w tej chwili, z tym, że nasza szkoła rośnie razem z dziećmi. Nasza najstarsza klasa ma w tej chwili, jest 5 klasą, to jest 5 klasa, a oni zaczynali w Eurece i rośniemy razem z nimi. Więc... No właśnie wiem, a kiedy uniwersytet? 3 wieku? Nie, myślałam o uniwersytecie normalnym, bo dzieci w końcu urosną. Uniwersytet nie wiem, ale rodzice się chętnie by zapisali na różne zajęcia nasze. Zresztą mamy zajęcia też dla rodziców, więc w gruncie rzeczy, jeżeli powiedzieć tak, uniwersytet rodzicielski, to mamy też... A może być bez dzieci rodzic? Czy może być bez dzieci rodzic? Znaczy babcia zapisamy może być? Zajęcia. Może, zapraszamy też babcię. Babcie jak najbardziej. O, babcie, dziadkowie, zapraszamy, ciotki, wujkowie, wszyscy nas przychodzą. Zapraszamy wszystkich do Eureki. Jeżeli weźmiecie na rękę bańkę mydlaną w ten sposób i nadmuchacie na nią białą bańkę mydlaną, odwrócicie, zrobicie tutaj małą dziurkę, którą przebijecie, to widzicie co powstaje? Wulkan!